Hej, 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 hej! Siema wszystkim, tu Kamruz! Witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Hearthstone. Moi drodzy, dzisiaj sobie złożymy deck na Warlocku. Ponieważ zauważyłem bardzo istotną rzecz odnośnie tej klasy. Mnóstwo ludzi tą klasą gra, ale gra nią źle. Dlaczego? Spójrzcie na Warlocka! Warlock, czarnoksiężnik, który włada czarną magią. Czyż to nie jest najbardziej badassowa klasa na świecie? Niesamowicie badassowa klasa również powinna mieć jak najbardziej badassowe klasy, karty. Ponieważ nie liczy się tylko efekt kart, ale liczy się również prezencja. Pierwsze wrażenie jest niesamowicie istotne i wiele osób o tym zapomina. Zapomina i źle składa deck. Co jest najbardziej badassowe w tej grze? Poza Warlockiem. Oczywiście, moi drodzy. Oczywiście demony. Demony są najbardziej badassowymi istotami, kartami na świecie. Więc, moi drodzy, w tym odcinku złożymy deck oparty na kartach, opartych na demonach. W 100% zrobimy najbardziej badassowy deck, jaki istnieje. Dwa razy Flaming, dwa razy Void Walker. Co dalej? Demon Fire, świetny pomysł. Mistress of Pain, świetny pomysł. Jedziemy dalej. Co dalej? Bierzemy Wrath Guard, super. Demon Wrath, oczywiście oparty na demonach. Super zajebiste. Imgang Boss, bierzemy bardzo dobre. Implosion, przywołujemy demony, nawet do czterech. Wow. Void Caller, co dalej? Bane of Doom. Tak, dajcie mi jeszcze. Demon Heart, Demon Guard. Jakie to jest piękne, jakie to jest wspaniałe. Dread Infernal, oczywiście wezmę. Lord Jaraxxus, jest. Mal'Ganis, jest. Super. Zajebiście. Co dalej, moi drodzy, co dalej? Weźmiemy jeszcze Demon Fuse, bo możemy sprawić, że nasze demony są jeszcze silniejsze. To jest nasz true badass deck. O mój Boże. To jest najlepszy deck, jaki w życiu widziałem. Spójrzcie na ten kerw. Spójrzcie, jaki ten kerw jest piękny. Jaki on jest majestatyczny. Idziemy na rankedy. Zdominujemy wszystko. Wszystko. Obecną metę rozpierdzielimy to w drobny mak. Zobaczycie. To, ten filmik będzie idealnym dowodem na to, że to jest jedyny słuszny deck na Warlocka. Zaczynamy, moi drodzy. Witam was w dzisiejszym odcinku. Full Demon Lock deck. I zobaczcie, Gul'dan, który nie jest badosowy. Proszę, niech się zacznie. Niech się dzieje wola nieba. Z nią się zawsze zgadać trzeba. Lecimy. Wymieniam to wszystko. White Walkera zostawiamy. Spójrzcie na te mięśnie. To nie jest demon, który wpierdziela kanapeczki. Nie. To jest prawdziwy demon! Oje, patrzcie na te muskuły. O! Lecimy na pewnej. O! Czuję dobrze, moi drodzy, czuję dobrze. Spójrzcie na te muskuły. Wy byście chcieli mieć taki biceps. Nie. Wy tylko potraficie prowokować. Nie potraficie dać takiego bicepsu jak on. Patrzcie, bang! Zadwiemany stwór? Co, może chcecie dać stwora 3 na 2? Może 2 na 3? Bang, 4 na 3. I nie ma przebacz. Liczy się w pierdol, moi drodzy. Liczy się w pierdol. I patrzcie, stworek zadwiemany, 2 na 3. Taka popierdółka. Bang! Bang, nie macie tu. Nie macie. Już cię nie ma. Byłaś, nie macie. Wracaj do kuchni. To jest prawdziwy demon. To jest prawdziwy mężczyzna. Tak, moi drodzy. To jest prawdziwy deck. Idealny dla nas. Implosion. No co? No, za dwa. No fajnie, no. No i patrzcie, i co on zrobił? Oczywiście, szacun dla niego, bo użył karty opartej na demonach. Ale! To jest tylko jedna karta. Ta karta nie ma takiej potęgi. Jeżeli nie ma wsparcia od innych demonów. No i patrzcie na to, no. Spójrzcie na to. To jest żart. On myśli, że jest w stanie coś z tym zrobić. Tym miernym smoczkiem. To jest taki ludzki smoczek, który bierze mała dzidzia, bo nie potrafi jeszcze rzuć. Bo nie ma zębów. To jest smoczek. Skończ turę, nie masz many. Na czym ty się zastanawiasz, człowieku? Zużyłeś monetę! Ci, którzy nie są oparci na demonach, muszą używać różnorakich podstępów, bo nie są po prostu twarzą w twarz w stanie zmierzyć się z prawdziwymi męskimi dekami. Po prostu nie są w stanie. Jakby mogli być? Bang! Prawdziwe wejście smoka, moi drodzy. Boom! Tak się gra!
Feed me, bro. Feed me. Feed you the master. Lecimy, moi drodzy, na pełnej. Nie przejmujemy się tą papierdółką. Ona może mieć fajne ciało, ale nie przejmujemy się tym. Czy ja się wymieniłem? Tak, zrobiłem to. Żeby obniżyć mu życie, żeby się wymienić z Jaraxxusem, to był mój plan. To był de facto mój plan. Czuję, że dobrze zrobiłem. To wymagało pewnej kooperacji. O, uwaga! Bang! Idealnie! Idealne obrażenia, żeby żaden damage naszego Imgang bossa się nie zmarnował. Po prostu perfekcyjnie, moi drodzy. Perfekcyjnie! To jest idealny deck, jaki mogłem stworzyć. To jest największe dzieło mojego życia. Idealnie! Dwa obrażenia! Tak, żeby Imgang boss idealnie się pasował. Perfekt, moi drodzy. Perfekt. I zobaczcie. Przeżył. Przeżył taki morderczy atak. Czy jakikolwiek inny demon byłby w stanie zrobić coś takiego? Pój, demon. Jakakolwiek inna karta? Nie. Każdy by się uległ. Pod Molten Giant Shadow Flame. On nie. On żyje, moi drodzy. Dlaczego? Bo to demon. Bo to demon. Rhino deck. Wszyscy nim grają! Wszyscy uważają, że jest OP! A ja co? A ja nic, moi drodzy! Nic! Nie, nie jest OP! To jest OP! Myślisz, że mnie to boli? Myślisz, że jesteś w stanie coś zrobić? Gówno! Gówno, przyjacielu! Gówno! Jaraxxus, bang! Bang! Nie ma! You face Jaraxxus, fuck you! Get wrecked. Tyle do powiedzenia. Co, myślisz, że się ciebie boję? Myślisz, że się ciebie boję? Nie! Ja się ciebie boję? Ha! Przyjmę to na twarz! Przyjmę to na twarz, bang! Koniec! Bang! Nie będę się z tą bawić! Nie jesteś warty tego! Nie jesteś warty tego, przyjacielu! Nie jesteś! Masz, bij sobie tą legendę, mi nie zależy na niej! Proszę! To jest prawdziwy deck, moi drodzy! Kolejna gra! Trzeba ścisnąć kolejnego dzieciaka, który nie wie, jak grać w tą grę. Oj tak! Trzeba pokazać, kto jest prawdziwym prosem w tej grze! Nie mogę się doczekać, moi drodzy! Gnojom trzeba pokazać, gdzie jest ich miejsce! Tak! Trzeba im pokazać. Rogal? Rogal nie może mieć demonów. Z czym ty, dziecko, próbujesz? Monetka, bang. Bang, baby, bang. I nic nie jesteś w stanie zrobić. Oj tak, widzicie ten uśmiech? Widzicie ten uśmiech? To jest uśmiech pierdolu. Zgadniecie, co ona dostanie. Nie zgadniecie. Pierdol. Oj tak. Bang! Pod kerw. Idealnie. Perfekt! Perfekt, moi drodzy! It's too good! Too good! Too good, baby! Too good! Dobrze, w takim razie zrobimy tak. Hopa! Idziemy z skarbikiem, nie przejmujemy się niczym. Moi drodzy. Pamiętajcie, I can ease your pain. To jest prawdziwa kobieta, która potrafi zadbać o faceta. Dlaczego? Bo jest demonem. Mimo, że jest kobietą, wciąż jest demonem. Język polski jest trudny. Nie pytajcie się, jak to działa. Po prostu. To działa. Na pełnej. Wszystkie demony w akcję. Ruszamy. Raz, raz, raz. Pełna obrona. Pełna kwalifikacja. Pełny profesjonalizm. Pełna opłacalność. Moi drodzy. A teraz przygotujcie się na jedną z najpotężniejszych kart w tej grze. Za dwie many buff 3x3. Czy widzieliście kiedykolwiek tak dobrą kartę? Ona nie ma negatywów.
Nie ma negatywów. To, że ona, można ją potrzebić tylko pod demona, myślicie, że to jest coś złego? Nie, to nie jest coś złego. To jest piękne. To jest piękne, moi drodzy. Ponieważ to nie ma negatywów. My mamy samych demonów. My mamy samych demonów. To nie może być złe. Ponieważ możemy użyć na każdej karcie. To jest perfekcyjna karta do użycia. Spójrzcie na te obrażenia. Spójrzcie na to. Nie powiecie mi, że ta karta jest zła. 3. Paladyn ma za 4 many plus 4 plus 4. Druid ma za 6 many 5 na 5. My za 2 many mamy plus 3 plus 3. To jest nie do opisania, jakie to jest dobre. Patrzcie, musiał zużyć 2 sapy. Nasze duże demony są bezpieczne. Zużył sapa na karcie za 1 many. Przecież to jest wszystko perfekcyjnie rozegrane, moi drodzy. Perfekcyjnie. Sap na karcie za 1 many. Bang. Widzicie Malganisa? Myślicie, że cofnie nam Malganisa? Nie, nie cofnie nam Malganisa. Nie ma jak, moi drodzy. Nie cofnie nam Malganisa, nie ma jak, ponieważ zużył sapy na kartę za 1 many. Na kartę za 2 many, którą musisz zużyć na kartę za, nie wiem, 10 many, żeby było opłacalne. Nie, 1. Bang, baby, bang. Myślisz, że cwany, bo gra sobie Mirej Krogalem. Ale nie martw się, przyjacielu, cud się nie zdarzy. Nie, 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 ta gra nie polega na cudach. Ta gra polega na umiejętnościach. Więc nie licz na wygraną. Nie licz na wygraną, przyjacielu, nie licz. Nie masz najmniejszych szans cokolwiek tutaj zdziałać. Myślisz, że jesteś taki dobry, bo go ukryłeś. To jest jedyne, co tacy ludzie potrafią. Ukrywać się, moi drodzy. Ukrywać się. Nic innego. Zaatakujemy oczywiście wszystkim. Nie, a przebacz. Na pełnej. Bang, 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 bang! Boom! I to jest zejście smoka. A nie, chowamy się w cieniu, bo nie potrafimy stanąć twarzą w twarz z prawdziwym demonem. Demon jest powyżej mężczyzny. Już nie mowa o spojrzeniu twarzą w twarz z mężczyzną. Z demonem, moi drodzy. Z demonem. To jest coś. A nie jakiś, chowamy się w cieniach i zbieramy sobie kombo. Nie, my napierdzielamy non-stop, moi drodzy. Napierdzielamy non-stop. Rozpierdalamy odbyty. Z miejsca, bang. A nie się chowamy w cieniu i dobieramy kombo. Dobieramy, żeby zabić w jednej turze. Nie, my napierdzielamy turę w turę. Żeby pokazać, kto jest kim. Tak działa ten deck. Tak działa ten deck. Patrz, on musi zabijać swoje własne miniony, żeby dobrać karty. Ma spell damage, nie zużyje nawet na dopałkę. Osłabia sam siebie. Osłabia sam siebie, żeby dobrać na te combo, które jest osłabione przez brak spell powera. A my co? My nie osłabiamy. My cały czas dopakowujemy. Dopakowujemy i rozpierdalamy. Tak. Tak to działa. Bang. Bang, baby. My żyjemy, my działamy, my mamy miniony. Ponieważ to jest to. To jest to coś, moi drodzy. No i co? No i co? I bang, 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 bang. Nic, nic nie zostawiamy. Zabijamy, pum. Tak się gra w tą grę. Tak się gra. Ktoś może by powiedział, o Kamru, zrobiłeś deck na demonach, nie wygrasz nawet jednego rankeda. Boom. Zganicie, czyim deckiem wygrałem poprzednią grę, tylko mi się wyłączyło nagrywanie. A? Dwie wygrane. Jedno nieudokumentowane. Ale wciąż. Dwie wygrane. Nie, Kamru, to nie jest w mecie. Pluję na waszą metę. Czyżby znowu to samo? Nie. Znaczy... Dalej Rogal. Pytanie, czy ten sam. Dobra. Pytanie, czy chcemy liczyć na kartę za jeden many. Imgang boss jest spoko w sumie. Zamienimy tylko jedną kartę. Myślę, że to jest dobry pomysł. Najwyżej nie będziemy mieli pierwszej tury. Nie potrzebujemy jej. Kto by jej potrzebował? Bang. Proszę, pierwsza tura dla ciebie. Wykorzystaj ją dobrze, przyda ci się. No i przyda ci się.
Agresywny rogal. Proszę was. Agresywny rogal, przyjmę to na klatę. Przyjmę to na klatę. Nie boję się niczego. Nie ma czego. Bang. Już. Prawdziwy facet przyjmie na klatę to, co los dla niego przygotowuje. Ach, przynajmniej ten facet ma większe jaja, moi drodzy, bo potrafi jebnąć. Potrafi pierdolnąć. A nie to, że chowamy się za kombikiem. Pfy. Pfy. Zastanówmy się teraz, jakbyśmy chcieli to zrobić. Czy chcemy użyć implosion? Myślę, że to jest dobry pomysł. Bang! Strzał idealnie wycelowany. Tak, żeby jak najmniej obrażeń się zmarnowało. Jak największe value, moi drodzy. Z czym do ludzi, panie? Panie, z czym do ludzi? Naprawdę uważasz, że coś takiego jest w stanie mi zrobić cokolwiek? Panie. 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 Z czym do ludzi? Czym do ludzi. Dobra. Jednak przyznam, że jednak ten ples jest bardzo uroczy. Jest bardzo uroczy i mógłbym nawet powiedzieć, że... Mógłbym nawet powiedzieć, że potrafi być bardzo skuteczny. A to było brudne zagranie. To było brudne zagranie, moi drodzy. Ale muszę przyznać, koleś ma jaja. Wymienia się. Szacun. Szacun. Masz nutkę mojej aprobaty. Masz nutkę aprobaty. Bang! Ale wciąż. Z czym do ludzi? Tak czy siak. Masz nutkę mojej aprobaty. To było dobre. Może nie jesteś demonem, ale to wciąż uważam, że było całkiem niezłe. Oj tak. Okej, w takim razie co byśmy chcieli zrobić? Mogę wystawić Dead Infernala i się wymienić. Ewentualnie mogę dobrać kartę i mieć nadzieję, że wejdzie nam coś fajnego. Spróbujmy. Co prawda nic nie wystawimy, ale możemy jebnąć. Niestety niefortunne podejście, muszę przyznać. Liczyłem na jakiegokolwiek demona. No niestety tutaj widać przewagę demonów nad kartami, które jednak mają synergię z demonami. Niestety. Jednak to nie jest to samo. Jest to bardzo bliskie, ale nie jest to samo. Dobrze. W takim razie myślę, że mogę bez problemu zrobić taki place. Bang. Akurat wyrzuciłem dwie najmniej istotne karty. Oczywiście z wiadomych powodów. I będziemy kontynuowali naszą walkę. Dajnowdom jest bardzo uroczą kartą, bo... Już pomijam fakt, że zadaje obrażenia. Demon! Zadaje obrażenia. Ale co z tego, przywołuje demona. I to jest dobre. To jest bardzo dobre. Tak czy siak, zrobimy w ten sposób. I pójdziemy w twarz. Dobra, niech będzie w ten sposób. Pytanie, czy chcę dobrać kartę. Jeżeli się wymieni tak... Dobra, skończymy na tym. Bran. To może być ciekawe. O, to jest brudna zagrywka, niestety. To jest bardzo brudna zagrywka. Tak czy siak. Moi drodzy. Oddam mu to zwycięstwo. Ma demona. Zasłużył. Może ma kiepski deck. Ale potrafi go wyratować. Ponieważ potrafi tym deckiem, tak czy siak, zdobyć demona. I za to należy mu się szacunek. Za to koleśowi należy się szacunek. Pomimo niedoskonałości w swoim deku, potrafił tak
ugrać grę, żeby zdobyć demona. To jednak wymaga pewnych umiejętności, moi drodzy. I za to należy się szacunek. Dodatkowo potrafi tego demona skombić, używając swoich broni. Nie każdy by na to wpadł. Myślę, że zdecydowanie zasłużył na tamte zwycięstwo. Czasami trzeba wiedzieć, kiedy oddać komuś zwycięstwo, a kiedy nie. I wiecie co? Osobiście uważam, że Kościół zasłużył. Tak szczerze. Mamy ładny ker, wystawimy. Myślę, że już zdecydowanie zasłużył. Więc okej, niech ma. Ludzie, którzy potrafią grać w tą grę. Którzy potrafią. Nie, że próbują. Nie, że nie potrafią. Potrafią. Ci, co potrafią, zasługują na większy poziom rankingowy. Na większą rangę. Na lepszą rangę. Ludzie kreatywni przede wszystkim. I z jajami. Zasługują na to. Dobra, zagramy w twoją grę. Zagramy w twoją grę, przyjmę te wszystkie obrażenia na klatę. Trzeba pokazać, na co nas stać. Moi drodzy. Przede wszystkim trzeba pokazać, że my nie będziemy się pieprzyć. Oj nie. My idziemy na całość. Dokładnie. Oh yes. My pójdziemy na całość. Hops. Teraz pytanie, jak chcemy zrobić. Ona będzie 3 na 6. W takim razie wymieni się tak, wymieni się tak i on przeżyje. Dobra. To jest opłacalniejsze. W takim przypadku. To jest zdecydowanie opłacalniejsze. Niestety musimy w tym przypadku stwierdzić, że niestety community Hearthstone'a jest okropne. Zobaczy parę deków. Parę deków. Ogranych przez topkę. I kopiuje kropka w kropkę. To jest straszne na swój sposób. To jest straszne. Nie powiecie mi, że nie. To jest okropne. No ale cóż poradzimy. Niestety takie są realia. Niestety. Cóż można powiedzieć więcej? Niestety trzeba do tego przywyknąć. Nie wszyscy potrafią zrobić tak dobry deck jak mój. Do tego trzeba odrobinę myśleć. Patrzcie. To jest chyba najgorsza karta, jaką mógł dobrać. Ever. Ever. Ale dobrał ją. Dlaczego? Żeby wcisnąć jak najwięcej obrażeń, bo myśli, że to jest najważniejsze. Nie. To nie jest. To jest dalekie od bycia najważniejszą kartą. O bycie najważniejszym czymkolwiek. Bang! Zginęło. Zniknęło. Zostało rozjebane. Na jeden strzał. Wraz z całą resztą kart. Przeżyła tylko jedna karta, która jak mnie patrzy, jeżeli się przyjrzycie, przypomina trochę demona, ale jest mechem. Nie dajcie się zmylić. To nie jest demon. Chociażby nieważne, jakby dobrze podobnie wyglądał. To nie jest demon. Niestety. Niestety. W takim razie myślę, że dobrym pomysłem będzie strzelić w ten sposób. Idealnie. Idealnie wyczerpane value. Lepiej być nie mogło. Spójrzcie. Dwa obrażenia. Gdybym strzelił chociaż o jeden więcej, to byłyby zmarnowane obrażenia. Wyszłyby poza życie. Perfekcyjnie. Perfekcyjnie. Proszę cię. Proszę cię, szczym do ludzi. Proszę cię, człowieku, nie, zniknij mi z oczu. Zniknij mi z oczu, ja nie mogę na to patrzeć. To rani moje oczy. Rani moje oczy. Specjalnie się tak nie używa. Specjalnie się tak nie używa, mój drogi. Myślisz, że ci to pomoże. Naprawdę tak myślisz, że to ci jest w stanie w jakikolwiek sposób pomóc.
Proszę. Proszę! Proszę przez... Godne pożałowanie. Zgodne pożałowanie. Spider Tank! Okej. Okay. Co dalej? Czy jesteś w stanie czymś mnie zaskoczyć? W jakikolwiek sposób przeciwdziałać moim planom? Zrobić cokolwiek? Jesteś czy nie? I co to ma być? Czekaj, naprawdę uważasz, że ja się w ogóle będę wymieniać? Że ja ci dam go zranić? Nie. Nie dam. To jest jego kill. On się nie boi grać z ogniem. O nie! On strzela ogniem! On się nie boi igrać z ogniem! On tym ogniem napierdala! Moi drodzy. Leczenie dla frajerów. Proszę. Leczenie. To jest godne pożałowanie. To jest smutne. Ale cóż. Cóż zrobimy? Niestety. Godne pożałowanie! Bang, baby, bang! You face Jaraxxus! Prawdziwy mężczyzna demon! On nawet nie potrzebuje kart. On wystarczy, że użyje za dwie many. Za dwie many. Specjalu. Pewnie myśli, że go zaatakuje. Pewnie myśli, że ja to zrobię. I wiecie co? Tak, ja to zrobię. Ja to zrobię. Ja się nie boję zaatakować. Nie, będę bać, że będę zamrożony? Że stracę życie? Że cokolwiek? Nie! Prawdziwy facet, prawdziwy demon jest nieśmiertelny. W swojej zajebistości. To nie ma o czym gadać. To po prostu działa. It just works. Nie boi się niczego. Napierdala. Rozwala wszystko na swojej drodze. Bang! Dziękuję, moi drodzy. Mam nadzieję, że po tym odcinku... Mam nadzieję, że po tym odcinku naprawdę wyciągnęliście coś... Wyciągnęliście coś głębokiego. Zrozumieliście sedno tej gry. Mam taką cichą nadzieję. Moi drodzy, pokój. I wpierdol. Życzę wam, Kamrus, szczęśliwego nowego roku. Mam nadzieję, że kiedyś wy zostaniecie dużymi demonami. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.